No i tak, pudrowanie, 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 a potem tak jak z Madame Pompadour, krosty wyszły na twarz. I tak jest z rządem wykopacz. Pudrowali, pudrowali, aż już wreszcie zgnilizna wyszła na twarz i już się nic ukryć nie da. I tutaj przypomniała mi się taka fraszka Staudingera. Najgłośniejsze hura w orła nie zmieni knura. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tych zabiegów perfumacyjno-kosmetycznych, które dzieją się wokół gabinetu, jak to brzmi, Madame Kopacz. A żeby Madame Kopacz nie było zbyt lekko, to poinformuję Państwa jeszcze o jednej bardzo ciekawej sprawie. Otóż szef gabinetu politycznego pani premier Ewy Kopacz jest, przypadkowo oczywiście, synem wysokiego oficera WSI, który niemal do 2005 roku pełnił swoją zaszczytną funkcję, bardzo blisko generała Dukaczewskiego. Potem został chyba szefem MPO, czyli też mu znaleziono dobrą posadę. Czyli jak widać, nie ma przypadków. Gabinet polityczny, na czele syn z zielonego garnizonu. Ten cały rządzik był tak skonstruowany. No i właśnie, i co się stało? Naraz człowiek o twarzy gąbki, a nazwisku owadzim, którego nie będę wymieniał, żeby mu nie robić reklamy, wrzuca do internetu niemalże pełne akta śledztwa w sprawie afery podsłuchowej. Wrzuca to do internetu, twierdząc, że ma to z jakiegoś chińskiego serwera i okrasza to oczywiście w swoim stylu wulgarnym, chamskim, chuligańskim komentarzem. Byłoby to może i ożywcze i ciekawe, gdyby nie proweniencja tego pana, który wcześniej już kręcił się koło Lepera, a ma wspólną spółkę z panem Tymochowiczem, tym specjalistą od cudów gestykulacji. Ów pan o wadzim nazwisku rozpoczął akcję dyskredytowania całej polskiej sceny politycznej i znak to najwyższy, że bezpieka wojskowa straciła cierpliwość, już nie wierzy w Platformę, już poświęciła Platformę i cały ten panoptykon Madame Kopacz i zaczęła sobie konstruować szalupę ratunkową w postaci ultrapopulistycznej, opartej na chamskim języku, na wulgarnych epitetach partii politycznej, no, swojego człowieka. Mówiąc krótko, pan o wadzim nazwisku jest ich człowiekiem. Podobnie zresztą jak ten biznesmen, który handlował węglem, a potem zaczął kierować gangiem kelnerów. No wszystko to jest dziwne i myślę, że akcja bezpieki obliczona jest szachowo na trochę dłuższy dystans. Otóż już poświęcono Platformę, przynajmniej ten krąg osób wokół Madame Kopacz i próbuje się stworzyć nową siłę polityczną. Nie wyszło, bo nie wyjdzie z partią Balcerowicza, czyli pana, który odstawił leki i pana o rumuńskim nazwisku. No więc para idzie teraz w następny konstrukt. Pragnę zauważyć, że pan o owadzim nazwisku był, o insekcim nazwisku, był lansowany już 2 lata wcześniej. Bardzo systematycznie w mediach społecznościowych, wszędzie ukazywały się jego dziwne wypowiedzi, enuncjacje i groźby i pohukiwania. To jest człowiek znikąd, o bagażu ideowym nijakim, po prostu sterowany. I teraz trzeba bardzo uważać, żeby nie nabrać się na tego typu konstrukcje, dlatego że polska scena polityczna się rozchybotała i bezpieka wojskowa usiłuje bardzo sprytnie ją zagospodarować. Po co? Po to, żeby ochronić swoje interesy. Wojskowi biznesmeni ciągle mają dużo do stracenia i wiedzą, że jeżeli Polacy, polski rząd, prawdziwie polski rząd zapanuje w Warszawie, to te interesiki zaczną być czyszczone, bo to wszystko jest kłębowisko żmij i patologii. Także panie Dukaczewski i cała reszta panów, którzy pościągaliście sowieckie mundury, bo to były sowieckie mundury, tylko perfumowane na polskie,
Nie będzie wam łatwo, będziemy wam chodzić po piętach i ujawniać tego typu powiązania. Już nie tylko pana żona jako tłumaczka w Belwederze, ale także będziemy ujawniać tych ludzi, którzy są powiązani z panem i których pan sprytnie wypuszcza do boju jako zagończyków. Proszę o tym pamiętać. No a skoro już mówimy o rekonstrukcji rządu, pani Kopacz w przypływie histerii, bo zwłaszcza koleżanki, które ją znają, a z którymi miałem okazję porozmawiać, koleżanki z Szydłowca i spod Szydłowca, twierdzą, że ma osobowość wybitnie histeryczną i ta histeria mąci całkowicie niewielki rozumek, więc w przypływie histerii okrutnej powyrzucała z rządu wszystkich ministrów powiązanych z podsłuchami. No ale zapomniała, że jak się wyrzuca, to trzeba też przyjąć, bo jak mawiał Lejzorek Rojsztwaniec z powieści Ilii Erenburga, jak zamykają, to znaczy, że będą zwalniać. Jak wyrzucają, to znaczy, że będą przyjmować. Więc tej logiki jakby nie pojęła Madame Kopacz i do poniedziałku, czyli do momentu, w którym nagrywamy ten komentarz, trwa koncedans związany z formowaniem nowego, starego, mniej cuchnącego, ale coraz mniej uperfumowanego rządu. I ja mam propozycję dla Madame Kopacz. Skoro ona nie ma swoich typów i będzie je ustalała z kukuniem Komorowskim, Bronisławem Marią, to ja proponuję, żeby ministrem sportu na miejsce pana nauczyciela WF-u, którego właśnie wylała z Łodzi, pana Biernata, z Łodzi, jak to brzmi, przyjęła Jacka Majchrowskiego, obecnego prezydenta miasta Krakowa. To naprawdę skuteczny człowiek. Już przetracił prawie 30 milionów na organizację fantomowej olimpiady zimowej. Zgłosiłem przeciwko niemu doniesienie do prokuratury. Sprawę zgłosiłem w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie, została przekazana do prokuratury okręgowej w Krakowie, a ta z uczuciem ulgi wysłała to do prokuratury okręgowej w Tarnowie i prokuratura okręgowa w Tarnowie właśnie mija rok, jak toczy śledztwo, w którym nic nie ustaliła. To też ciekawe i na dniach wyślę pismo do prokuratury okręgowej w Tarnowie z zapytaniem, dlaczego traktuje się ludzi zgłaszających podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Majchrowskiego jak przestępców, a Majchrowskiego traktuje się z wszelkimi możliwymi rewerencjami. Ja proponuję pani Kopacz, żeby sobie wzięła Majchrowskiego na ministra sportu. Tym sposobem my, krakowianie, uwolnimy się od tego magistrackiego wrzoda i miasto wreszcie zacznie się rozwijać jak należy, a nie tylko napychać kieszenie post-PZPR-owskim i post-ubeckim geszefciarzom. Więc tak. Majchrowski na ministra sportu. Na ministra gospodarki proponuje osobę wysoce uduchowioną i moralną, a mianowicie Kazimierza Sowę, zwanego księdzem, który już zasiada w Radzie Nadzorczej krakowskiego przedsiębiorstwa Krakchemia z byłym szefem BOR-u, tym byłym kierowcą Hieronima Kubiaka, który potem dziwnie awansował i którego Komorowski zrobił generałem, a który nadaje się chyba tylko do kierowania samochodzikiem członka KC. Oni mnie tam razem zasiadają w tej Radzie Nadzorczej, więc ksiądz Kazimierz Sowa niech zostanie ministrem skarbu na miejsce tego pana o nazwisku polsko brzmiącym Karpiński. Zresztą tu muszę się zastanowić, bo ci, którzy nadawali im nazwiska po 1945 roku, to rzeczywiście mieli poczucie humoru, bo nadawali im takie ładne polskie nazwiska. Zapomnieli tylko zmienić rysy twarzy i genotypy no i to widać, prawda? Czyli mamy ładne polskie nazwisko i genotyp na twarzy niezbyt ciekawy. Natomiast odkryciem tego pana jest oczywiście stwierdzenie, że po wszystkim, co nawyczyniał, jest ofiarą. Nie zbudował gazoportu, rozwalił wszystkie przedsiębiorstwa, które miał w nadzorze, doprowadził do absolutnego krachu dochodów budżetu państwa, jeżeli chodzi o resort skarbu i mówi, że jest niewinny, bo ma status ofiary afery podsłuchowej. No oczywiście wszyscy są ofiarami. Przede wszystkim własnej głupoty. Ale już wracając do ministra skarbu, ministrem skarbu proponuje, żeby mianować wielebnego Kazimierza Sowę, zwanego księdzem. Jego brat właśnie nieudolnie pełni funkcję marszałka województwa małopolskiego i podłysiał Bilaczyna już całkowicie z tych zgryzot, bo przegrał już z Kretesem wybory ostatnie, chociaż obiecywał, że wygra.
w jego rodzinnej wsi Sowów pod Oświęcimiem do dziś panuje żałoba z tego powodu. Więc tak, i na miejsce Sikorskiego, który też jakoś tak niezbyt skwapliwie, ale jednak podał się do dymisji, proponowałbym osadzić Stefana Niesiołowskiego. Wtedy transmisje z obrad Sejmu przybiorą zupełnie inną dramaturgię i będziemy to oglądać jak najlepsze występy kabaretu. No zbankrutują kabarety, no ale i tak bankrutują, bo jak oglądamy występy obecnej elity władzy, to potem się już kabaretów oglądać nie chce. Z rzeczy zagranicznych, ale Polskę tyczących, warto odnotować pierwszy po wojnie fakt, którym Amerykanie łamią tajne zobowiązania wobec Rosji i zapowiadają, na razie zapowiadają, zobaczymy co z tego wyniknie, przysłanie ciężkich czołgów Abramsów, które mogą stanowić podstawę dla kilku brygad kawalerii pancernej tu, do Europy Środkowej, między innymi do Polski. To bardzo dobry sygnał. Jeżeli te Abramsy przyjadą i nie zostaną rozkradzione, bo to też jeszcze może się zdarzyć, to nasze zdolności obronne lekko wzrosną. Z innych ciekawych zdarzeń to woda zalała zoo w Tbilisi, uciekły hipopotamy, małpy i gazele. Czasami odnoszę wrażenie, że woda ciągle podmywa warszawskie zoo i wszystkie te osobniki przenoszą się na wiejską i potem tam chodzą, bo tam jest mnóstwo pawianów, pawi, mandryli i innego rodzaju stworzeń. Więc darujcie Państwo te moje wszystkie zoologiczne dzisiaj wycieczki. Ale jak mawiał chyba też Staudinger, Pan Bóg stworzył mnie na podobieństwo swoje, ale trochę świństwa dodał do tego od siebie. Więc każdy ma swoje wady, ja również, Niesiołowski, Sowa. No cóż, na koniec pocieszmy się, że na świecie też dzieją się świństwa, nie tylko w Polsce, i jak spojrzymy na Światowy Związek Piłki Kopanej i to, co się tam wyprawia, no to tak mamy bardzo swojskie błotko. I pan Blatter w swoim zachowaniu trochę przypomina Donalda Tuska, udaje, że deszcz pada, podczas gdy wszyscy już mają go dość. Bo ustąpił, co prawda, z szefa tego Światowego Związku Piłki Kopanej, ale już zgłosił swój akcent, że będzie kandydował na nową kadencję. Więc pan Blatter trochę jak Donald Tusk, tylko że sprytniejszy jednak. No a cóż, a wszystkim miłośnikom piłki kopanej życzę, żeby przerzucili się może na inny, bardziej inteligentny sport, na przykład na boks. Miłego tygodnia, pozdrawiam.